Nie no, proszę Państwa, ja mogę powiedzieć tylko tyle. W środę jest sesja Rady Miasta. Spływały, czyli jutro spospływały, proszę Państwa, korespondencje. Spłynęły korespondencje. Byliście Państwo. Proszę Państwa, ostatnio odbyło się spotkanie dnia 22 lutego w Wydziale, przepraszam, w Biurze Planowania Przestrzennego w sprawie Starego Podgórza Matecznego, Starego Podgórza Karwaryjskiego, Starego Podgórza Limanowskiego. Macie również maile wysłane w sprawie planów zagospodarowania Stare Podgórze, Górze Lasoty i Raców Tatara Podgórskiego. Myślę, że po tych dwóch wyłożeniach mamy tam kilka uwag, które przelejemy Pani Basiu, bo nie zdążyliśmy tego zrobić na piśmie. Nie, ale czasu mamy tam troszeczkę czasu. A do tego, Pani Przewodniczący, czy będziemy dla Was czegoś mówić? Ja myślę, że jeżeli to mamy do kwietnia, to... Nie do ale czy jedno mamy, proszę Państwa, do 9 kwietnia, nie przekraczamy tego, nie, to jest to, co byliśmy teraz, a tam to, co będzie 6 marca do 19 kwietnia. Myślę, że na marcowej sesji podejmiemy stosowne uchwały z uwagami to jest taki ważny rzecz. Oprócz tego, proszę Państwa, następna sesja, proszę Państwa, wyznacza na 26 marca. Jest tak samo, 26 marca. Ale moi drodzy, to jest wielki, jak ktoś mówi o Wielkim Tygodniu, to byłby to Wielki Wtorek. No. Ale proszę Państwa, powiem szczerze, są takie przyczyny, które wierzcie mi, no, Pani Basia wyjeżdża i nie będzie wcześniej, a przyjeżdża akurat w poniedziałek i tydzień wcześniej jest nie będzie, bo planować na 19. Józef Pajos. I też nie jest najlepszy termin. Ale rozumie, że wtedy pani... W każdym razie rozumiem, że przyjęliście to Państwo, przyjmijcie to ze zrozumieniem. 26, 17.30 spotkujemy się wtedy, oprócz życie sesji, będzie można się spotkać. Ja jeszcze Pani zadowolę. Nie będzie. O, to się nie spotkujemy. Nie da się po prostu wszystkich zadowolić. Wszystkich nie szczęśliwych, ale wszystkie jest możliwe. Wpłynęły, bo na koniec sesji Pani Radna złożyła do nas wnioski do komisji, ale to byśmy to jest porządek, jesteśmy już po porządku obrad, to się nas jako sesję. Będzie to do prądu. Chciałem tylko powiedzieć, że robią się kosztorysy. Dzisiaj jeszcze rozmawiałem z Panem Czajkowskim. Do końca miesiąca kwietnia, do kwietnia będzie na pewno nas odsłużyło, w związku z tym według tej listy zadań raz nie rankingowych będziemy patrzeć, bo chcemy zobaczyć, ile jest pieniędzy, czy ja od razu mogę powiedzieć, ile mamy środków. Jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie, mamy do dyspozycji, to nie taka granica. Ale to za chwileczkę tam mam u siebie dokumenta. Nie wiem, czy liczyć te następne środki, bo wtedy by należało przeliczyć te 100 tysięcy i następne, czyli o 200 tysięcy by wzrosło. Nie daje to dużej kwoty, gdzieś około daje 60 tysięcy na
To jest późno, jak można po telegraficznym skrócie. Dziękuję panie. Dziękuję. Panie Janiu, dziękujemy. Za wolne wnioski. Panie, dziękuję. Odnośnie pożaru w mieszkaniu, lata się wprowadzą, żeby Ada nie mogła pomóc. Nie podoba się tego na komisji, bo nie ma żadnych szczegółów. Dlaczego, że ja w swojego czasu wiem, że ja wpadło się mieszkanie komuś, tylko pomagaliśmy. Ale to chodziło o to. Moi drodzy, nie materialną, tylko że jak ktoś mógłby tam swoją pracę włożyć, żeby wymalować, żeby przeznaczyłby na farby pieniądze, ale ktoś nie. Ja myślę, że to można przesłać jeszcze mailem. Zwrócił się MOP, że jeżeli ktoś z państwa radni, nie co, przesłał pani Dosiu? Nie, to było telefonicznie. To było telefonicznie. To było tak, że jeżeli ktoś z radnych chciałby wyremontować Pogorzelcą dom, to znaczy mieszkanie, przepraszam, to MOP daje materiał. To w ogóle dla mnie jakaś jest. Będę dzwoniła, bo ja właśnie właśnie jeszcze jakieś szczegóły dowiedzieć. Na dzień dzisiejszy nie rozpatrywaliśmy w ogóle tego komisji, bo nie wiem. Ale my nie możemy przeznaczać środków na to publiczne. No tak, panie przewodniczący, ale to MOPS-u możemy się środki przekonać. Ja mogę ci odpowiedzieć. Ja jeszcze nie skończyłam. Nie przyjechał na kartetki. Ale i tak myślę, że tak po prostu do dwóch tygodni materiał jest zbierany, bo będziemy musieli przygotować. Nie wiem, czy tak jest. Ale wkład będziemy musieli zrobić. Pana nawiedzę temat przejście z kierunku ulicy Lipowa. Jest w takim stanie, ale że... Ale to podziemne? Tak, to chodzi o kolej. Ten tu jest kolejowy, no ale trzeba w jakiś sposób podejść do niego, bo to urąga w ogóle no, wszelkim jakimś no, zasadom no, czystości tego. Skandal, po prostu podchody przyjeżdżą w takim rozstawieniu się nie przejdzie. Nie rozstawienie jak gminy. No. Nie rozstawienie. Ja chcę, nie chodzę. Ale chodzą ludzie, trzeba na to straż miejską uchodzić, żeby tam patrol jakiś przyszedł raz na czas i przypilnować tego. Tam siodą setki, jak na przyszłym mieszkaniu. Z tego co wiem, to Tomek dzwonił jeszcze przed wyjazdem do Zbigniewa w tej sprawie. To jest stary temat, to się ciągnie chyba trzecią, czwartą kadencję, bo teren kolejowy na rewersie. No tak, no to już tam było. Znaczy, proszę państwa, co do kolei, czy podlega czystości, czy nie, to nie wiem, bo skoro od 6 lat nie można uruchomić ubikacji na dworcu w Płaszowie i nikogo to nie razi, i goście sikają, za przeproszeniem, zgrają po czekach, i nikogo to nie rusza, i jest, proszę państwa, na naklejce WC jest przekreślone i na dworcu poważnym, przesiadkowym nie można uruchomić ubikacji, to ja nie wiem, czy rusza w ogóle temat, czy jest w 6 albo postawić ten koszt na osoby, no to jest skandaliczne, no nie wiem, jak się dziedzica po prostu, przynajmniej tak byśmy sygnalizowali. Panie Adamie, niech mi pan powie do kogo? Do wszystkich możliwych, do Straży Miejskiej, do kolei. Nie, ale do kogo na kolei? Pierwsza sprawa to jest taki, no ostatnio w zwolnych wnioskach pytałem odnośnie tego śmietnika, który jest przy ulicy tam na Błocie na Przymoście Kotarskim. Miał być rozpoznany temat. To my go poznawał, mamy gościa. No ale to mamy, to znaczy... Zidentyfikowany. Rozumiem, nielegalnie, czy legalnie działa? Nielegalnie. Aha. Ma nasz składowanie. To jest nasz przyjaciel. I można tak nielegalnie sobie tak... To jest nasz przyjaciel. No można... To jest nasz przyjaciel. Znaczy, no i może twój przyjaciel. Nie, mówię nasz, bo to jest inny przyjaciel, bo... No i zrealizował zadanie. No dobra, no ale rozumiem, że co, że będą jakieś kroki podjęte?
Bo to znaczy Straż Miejska wszczęła, bo to jest tak, że zanim oni, teraz trzeba świadków, bo wiemy, że on się do części przyznał, potem nie przyznał, jest w tej sprawie że dostanie 500 złotych mandatów. A ile dostanie zanieczyszczenie? Zanieczyszczenie i potem będziesz szukać na tą polu. Problem jest taki, że on część na gminnym da część na kolejowym. A kolej na to... No ale chodzi o to, że jeżeli to będzie tak, to wszyscy się tak jedną podrzucać i nie opanujemy tego. I to jest jedna sprawa. Druga rzecz. Z tego, co przeczytałem, został rozstrzygnięty przetarg na budowę parkingu przy Kolonii. Firma Intergroup wygrała przetarg. Do końca tego roku ma zostać wykonany projekt. Przyszły rok to jest kwestia realizacji. Myślę, że dobrze by było, żebyśmy też mieli wpływ już na etapie jakiejś projektu rozmowy, żeby oprócz tego, żeby się nie skończyło na tym, że zaprojektują tylko parking na Kolonie. Natomiast kwestia jest tego, że powinniśmy też naciskać, żeby w ramach tej inwestycji zrobiono jakiś układ przynajmniej w rejonie ulicy Zamojskiej, na przykład od ulicy Marczyka w stronę, nie wiem na ile to jest realne, ale uważam, że powinniśmy na ten temat być stroną całej tej inwestycji. Bardzo kolejny, jest taki program, uważam, że tylko to jest na etapie specyfikacji. Jeśli nie zostało opisane specyfikacji układ drogowy, a oni wygrali przetarg, zaprojektuj, zbuduj, to znaczy, że tego układu nie będzie. No dobrze. A ja nie widziałem, powiem szczerze, nie brałem udziału w tworzeniu specyfikacji, okay. Nie widziałem. Ale może być również, że w momencie, jeżeli oni to będą realizować, będę rozmawiał z dyrektorem Marcinem, żeby miasto wzięło pod uwagę, bo proszę panu, ważny element, wydamy czasami 10 milionów złotych na ten prosty fakt. Od przetargu do 3 milionów to na kwotę tam około 10 milionów złotych. 2 miliony tanie od następnego. No nie, no a najdłuższy miał 20. No więc, ale to jest jakby jedna rzecz. W momencie, kiedy proszę państwa budowany był parking, na ulica na Bioba, inwestor Renata. W ramach tej inwestycji zrobiono wokół kilka ulic. Tak jest. Więc ja rozumiem, że tutaj to nie jest inwestor zewnętrzny, tylko inwestorem jest miasto. Natomiast też powinniśmy myśleć jakby o tym terenie, bo jeżeli przy tej inwestycji w tej sprawie nie będziemy mówić, ja nie wiem, czy w ramach tej inwestycji, czy dodatkowe środki, nie wiem, bo to trudno jest powiedzieć, ale uważam, że przynajmniej ten fragment powinien zostać. Panie kolego, będę rozmawiał z panem dyrektorem Marcinką, mówimy się, albo go zaprosimy. Jakby pani to zapisała. Krzyżowa rezultata. W marcu będzie objazd placówek oświatowych 12, 13, 14 i myśmy na komisję dałam propozycję do pani Gasi, kto ewentualnie w tych objazdach będzie uczestniczył. To jest podane są nazwiska, w jakich kto uczestniczył w tych objazdach. Pani Ogłoska zapisała się z panem Kasprzykiem na 12, 13 pani Czerwińska i pan Markiewicz i na 14 pani Radwan, Nowa i pani Nasz. Pani Radna, pan Olek. Pani Marzyna z tyłu poruszyła taką ciekawą sprawę i może ja sobie odpowiem. Ja może spróbuję, mając tą siłę przewidzianą. Tego typu remont po Gorzęcu jest szansa, tylko należałoby wykonać telefon na Czarneckiego do więzienia. Bo jeżeli materiał jest, to więźniowie zrobią to samo. Dobry pomysł. Brawa Krystycjanina. Ja się wypowiadam, ja poruszam sprawę śmieci i znaczy tych. Nie opróżniają, ja właśnie nie wywiązuję ze swoich dzieł.
Też było dzwonione. Tyle prosimy, by nie dostał kasy. No ale to jest skandal, proszę pana. Pani Barbara,